co napisałeś, Marcin, dyskografię? Bo ja mam na przykład takie, przepraszam, autobiografię, bo ja mam takie wątpliwości, czy fani Disco Polo czytają. Już mówię, o co chodzi. Znaczy, czy... Tak, ale... No czytają na pewno, jak zasiadł o Ziminy, jak zmucić Cepem. Dlatego jest tutaj bardzo dużo zdjęć, dla tych, którzy nie czytają. Zauważyłem, że to są, na przykład są takie rozdziały, zdjęcie i duży tytuł. A, fajne. No to widać, że to rzadko. Jeszcze nie widziałem. Nie chodzi o to, że ja nie chciałem tej książki. Po prostu z książką to jest tak, że od 2005 roku sukcesywnie ktoś tam mnie atakował. Mhm. Ja od tego uciekałem, aż w końcu dwóch dziennikarzy typu z imienia nazwiska, tak? Katarzyna S. i Łukasz S. Prosili, tak, żeby nie wymieniać nazwisk, bo im głupio. No, ja wiedziałem, że jesteśmy świeżo akurat po wydaniu książki Zenona Martyniuka. Powiedziałem od razu, no słuchajcie, no będzie tak, będzie od razu hejt, że Marcin pozazdrościł Zenkowi i wydaje książkę. No tak! No i tak było w zasadzie. I różne rzeczy tam się działy. No ale chcieli, a że ja jestem dobry, mam serce, nie potrafię odmówić. No to... Ale widziałeś kogoś, kto by kupił tę książkę? Chociaż jedną osobę? Sporo ludzi kupiło ją. Z tego, co wiem, to jest chyba nawet bestsellerem. Nie wiem, ile się tego sprzedało, bo nie orientuję się, nie śledzę. Ale przypomnij mi, w jakiej miejscowości ty mieszkasz? Teraz w Ełku, warmińsko-mazurskie. To może w Ełku to jest bestseller. Ale ja na przykład nie widziałem. Ostatnio leciałem samolotem i moja książka była po książce żony Baracka Obamy. Drugim z najlepiej sprzedawanym. Twojej nie było. Zapytałem, czy jest książka Marcina Millera. Powiedziała, jest Marcina Mellera. Dobrze, ja cieszę się z sukcesu lokalnego. No trudno. Nie, no ja nie kpię, tylko po prostu pytam, czy, bo to nie była twoja potrzeba ducha. Nie, absolutnie nie. Czyli rynek. Poza tym... Kasiora. Nie, no jaka kasiora? No Boże, 1500 zł chyba pierwsza tam zapłata, no to co to jest? Ja nawet tego nie. No. To ja bym sobie tego roweru nie kupiła. No dokładnie, widzisz. 1500 dlatego ja żyję złotych. Z czegoś innego i dlatego książka była tylko i wyłącznie dla fanów. Jako przyjaciel ci powiem, ktoś cię rżnie na kasie.